Cześć kochani, tu Selena. Witam was w kolejnym odcinku u Seleny przy kawce. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, to w tej serii chodzi o to, że ja wam coś opowiadam, coś z mojego życia, coś co się wydarzyło, albo pokazuję wam jakąś kolekcję. Czasami ten dany film nie jest zatytułowany u Seleny przy kawce, tylko jest po prostu, co widziałam, o czym tam robiłam. Ale uznaję, że nie zawsze pamiętam, żeby dany odcinek po prostu zakategoryzować do tej konkretnie serii. Ale ogólnie chodzi o to, że pokazuję wam coś mojego, jakieś moje rzeczy, moje kolekcje, jak na przykład pokazywałam kolekcję mang, kolekcję pluszaków. Zamknę tylko okno, bo jest trochę za głośno. Albo po prostu o jakichś takich moich doświadczeniach. Dzisiaj opowiem wam o moim doświadczeniu w zawodzie statysty. Ja już od dawien dawna zapowiadałam, że powstanie taki film. Nie wiem, czy tylko na live'ach i na Snapchacie, czy na innych filmach też wspominam, nie pamiętam, ale w każdym razie wspominałam wam od dawien dawna, że taki film bym nagrała, a propos właśnie statystowania, tylko no bardzo długo nie mogłam się zebrać i wreszcie on powstanie. Ma to też wpływ na to, że nie byłam pewna, jak bardzo mam być z wami szczera, jak dużo mogę powiedzieć, jak dużo w ogóle powiedzieć. Ale stwierdziłam, że no, przemyślałam sprawę i jednak okej, będę szczera do bólu. Powiem wam wszystko. Żeby nie było, moja kariera bycia statystą była bardzo krótka, ale dlatego, że sama zadecydowałam, że ma się po prostu zakończyć. Jak to u mnie było, jak weszłam w to, jak wyszłam i dlaczego wyszłam i dlaczego uważam to, co będę uważać, to powiem wam w tym filmie. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Na początek to było w ten sposób, że mieszkałam w Warszawie, pracowałam w Vanneco, ale szukałam dodatkowej roboty i natknęłam się na ogłoszenie studia STAR, czy STARS, już teraz przepraszam, zapomniałam, czy STAR, czy STARS się nazywają. Ogłoszenie, że szukają statystów do filmu. Pomyślałam, że naprawdę super sprawa, czemu nie? Zawsze jakoś tak marzyłam, żeby wejść w to środowisko i też ludzie mnie zawsze popychali w te kierunki. Znaczy, teraz chyba nie pamiętam, czy ja tam do nich przyszłam, czy napisałam maila z CV, już teraz nie pamiętam, ale w każdym razie miałam przyjść do studia, gdzie było jeszcze dużo innych osób, by wypełnić formularz. Formularze polegały na tym, że dajemy swoje po prostu dane osobowe, jakieś tam informacje, już teraz nie pamiętam, jeśli jakieś były. Też była rubryka, że jeśli się zgadzasz na potrzeby jakichś tam filmów, seriali, wypożyczyć swoje mieszkanie. To też tam była taka rubryka. Czyli na przykład jak kręcili, nie wiem, rzucam te takie typu Ukryte Prawdy i te po prostu te pierdoły, albo gdzie na przykład takie różne seriale się działy i na przykład jednorazowo w jakimś tam mieszkaniu, bo było po prostu na potrzeby, no to wtedy się brało jedno z tych mieszkań, no takich właśnie prawdziwych mieszkań. Bo takie na dłuższą metę to telewizja sama wynajmowała mieszkania, tylko chodziło o to, że na takie jednorazówki, no to wtedy się brało po prostu od statystów potencjalnie. Tylko to wiadomo, jeśli wynajmujecie mieszkanie, no to telewizja ma wyłączność do waszego domu, do waszych rzeczy i najlepiej, żebyście zamieszkali na te kilka dni gdzieś indziej. Ja pamiętam, że ja zaznaczyłam to, że tak, ale potem tak pomyślałam sobie, że trochę tak nie bardzo i poprosiłam, żeby pani wygrzebała ten mój formularz z tych wszystkich po prostu formularzy, które tam były. To tak trąbi! I po prostu wzięłam tam, skreśliłam, że nie, ja tego jednak nie chcę, bo przemyślałam sprawę. Trzeba było też podać swoje dane, można powiedzieć, wyglądu, swoje wymiary, wszystko tutaj trzeba było, był centymetr, trzeba było się wymierzyć. Nie wiem do czego, może do konkretnych ról, albo no nie wiem, szukali nie tylko statystów, ale i na przykład potencjalne osoby, które tam by do czegoś pasowały, nie wiem, wymiarowo, więc... Potem było przesłuchanie, nie powiem, przesłuchanie bardzo źle, pamiętam... Wolałabym, no, można powiedzieć, tak do końca go nie pamiętać, nie było zbytnio fajne, to znaczy samo przesłuchanie nie było takie złe, ale temat mi się bardzo nie podobał. Przez to wypadłam też bardzo źle, ponieważ ten pan, który robił przesłuchania, to było tak, że stała kamera, trzeba było stać w jednym punkcie, trzeba było zagrać, ruszać się i tak dalej, było wszystko to tam dozwolone, był konkretny temat i trzeba było to wszystko zrobić i przez chwilę i to wszystko, zdjęcia
Mnie ten film z tego fragmentu był po prostu do ich, do kartoteki, że jak będą szukali konkretnego aktora do konkretnej rzeczy, to po prostu sobie wyciągną, sprawdzą co i jak to wyszło na przesłuchaniu. Ten pan wyciągał rzeczy bardzo prywatne. Innymi słowy, chodziło o to, żebym zagrała scenę kłótni, że się z kimś kłócę, a że ja na ogół się z ludźmi nie kłócę, ale powiem wam szczerze, że żałuję, że wtedy sobie nie wymyśliłam kogoś realnego, bo chodziło o to, żebym znalazła. Żebym podała osobę, z którą faktycznie się kłócę i ciężko było wybrać i w końcu na pierwszy rzut pada rodzina i w ogóle, więc wyszło na to, że z bratem się kłócę, więc mam zagrać scenę kłótni z bratem. Było to dla mnie naprawdę bardzo ciężkie, ponieważ moje relacje z bratem, zwłaszcza wtedy, nie były zbytnio też i dobre. Kłótnie, jakie żeśmy mieli, ja zawsze przegrywałam, nigdy nie wychodziłam na nich zwycięską ręką, zawsze było to źle, więc nie umiałam po prostu wygrać tej kłótni, więc w związku z tym, jak miałam realnie zagrać scenę z kłótni i jeszcze, żeby to było dobrze. Szczególnie, że w tych kłótniach, kiedy na przykład mi się zdarza gestykulować, bo jestem taką osobą, która gestykuluje, bardzo często nieświadomie nawet, kiedy gestykulowałam w trakcie kłótni z bratem, to on w pewnym momencie przerywał naszą kłótnię i zaczął się wyśmiewać z tego, jak ja wymacham, powiedzmy, rękami. Zaczyna po prostu parodiować mnie, co ja przed chwilą zrobiłam, i się wyśmiewać. Wiecie, takie dziecinne po prostu rzeczy. Więc ja, jak ilekroć się zawsze z nim kłóciłam, zawsze starałam się stać sztywno. W ogóle prawie, że się nie ruszać, a jeśli się ruszyłam, to szybko, szybko muszę się pilnować. Muszę myśleć o tym, żeby się nie ruszać, żeby nie gestykulować. I w związku z tym, jeśli ja miałam zagrać taką realną kłótnię z bratem, no to rozumiecie, że dla telewizji było to po prostu najgorszy statysta, jaki w ogóle może być w życiu. Taki, który niezbyt wiele mówi, wie, że i tak przegra, a dwa, no praktycznie się nie rusza. Ja podczas tego nagrania może zrobiłam tylko jeden krok, wymachałam raz ręką, żeby coś nam pokazać, a tak to nic poza tym się nie ruszałam i potem sobie uświadomiłam wychodząc, że Jezus Maria, przecież ja się w ogóle nie ruszałam, bo ja podczas tego ja w ogóle nie myślałam, ja musiałabym myśleć wtedy, żeby to było, ja musiałabym myśleć o tym, że ja muszę się ruszać, muszę gestykulować. Ja w tym momencie nie myślałam w ogóle, a kiedy już miałam, można powiedzieć, tą szansę, żeby trochę pomyśleć, to już byłam poza, to już wiedziałam, że o Jezus Maria, się w ogóle przecież nie ruszałam, więc tak to ogólnie jest, że więc zagrałam, można powiedzieć, najgorszą scenę w życiu, jaką mogłam kiedykolwiek zagrać. Naprawdę powiem wam, że potem żałowałam, że faktycznie nie wymyśliłam sobie jakiejś osoby, która jest rzekomo realna, żeby faktycznie udać to, że się z kimś kłócę, niżeli po prostu zrobić to z osobą realną. Bo w moim akurat wypadku granie coś prawdziwego wychodzi gorzej niż granie czegoś wymyślonego. Kiedy mam zagrać coś prawdziwego, to jestem wtedy prawdziwa. A kiedy jestem prawdziwa, to mogę po prostu nie być atrakcyjna do danego zawodu, do danej funkcji, jeśli chodzi o takie rzeczy jak telewizja i tak dalej. Tak naprawdę, kiedy kręcę też i filmy na YouTubie, czasami zapominam o tym wszystkim, ale też w dużej ilości filmach muszę przypominać. Przed włączeniem play muszę sobie przypominać, że pamiętaj, że musisz się trochę poporuszać, żeby ci widzowie nie zasnęli przed monitorem albo coś, że troszeczkę musi to być zagrane, że okej, to co mówię jest prawdziwe, ale muszę troszeczkę zagrać ciałem, o to chodzi. Ja muszę po prostu się nad tym zastanowić, żeby po prostu to wyszło jakoś tak no lepiej. Więc w związku z tym to przesłuchanie wyszło mi bardzo źle. Ja jeszcze pamiętam, że bardzo dużo osób mnie popędzało kiedyś do aktorstwa, nauczyciele w szkołach i tak dalej, ponieważ ja zawsze, czyli ja jako dziecko, ja zawsze ja marzyłam bardzo, żeby zostać aktorką. Dużo osób też mnie popędzało, bo czy jak były jakieś przedstawienia w szkole, czy jakieś coś tam, to po prostu wychodziłam nawet nie na piątkę, tylko na szóstkę, gdzie jeśli były same piątki, to ja dostawałam zawsze szóstkę, bo po prostu zagrałam dobrze. A tak naprawdę po prostu mi jest nie jedynej zależało. Ja się po prostu starałam, ja się wczuwałam w rolę, ja gestykulowałam, ja robiłam wszystko to, co by robiła ta postać w danym momencie, a wszyscy inni tylko stali i mówili swoje kwestie. Tak, wiecie, tak od niechcenia, żeby tylko powiedzieć. Skupiali się tylko na tym, czy tą kwestię pamiętają, a cała reszta po prostu była do dupy. Więc w związku z tym uznawano, że mam do tego dryg.
Ale no ja nie miałam nic przeciwko temu, ponieważ ja zawsze chciałam po prostu mieć do tego dryg, zawsze chciałam, mówię, marzyłam, żeby zostać aktorką. W liceum nie miałam w zasadzie możliwości, żeby troszeczkę się sprawdzić w tych sferach, bo brałam udział w apelach, ale te apele też polegały tylko na tym, że dajesz krok czy dwa w przód i mówisz, więc jedyne co mogłam zrobić, to tylko operować głosem odpowiednie do no tego tekstu, który tam był przedstawiany. I ja powiem wam, planowałam, że ja pójdę do szkoły aktorskiej, pójdę do Warszawy, do tej szkoły filmowej, że pójdę na aktorstwo. Ja o tym byłam święcie przekonana. Wszystkim mówiłam dookoła, że tak będzie. Ja sama w to wierzyłam, bo była, wierzyłam, no w sensie, no taki był plan, taka była prawda. Ale chyba jakoś rok przed maturą zdecydowałam się, że jednak nie idę do tej szkoły, ponieważ przeraziłam się tak naprawdę kosztów, które musiałabym ponieść, a w zasadzie moja mama. Co innego, gdybym ja miała te pieniądze, ale ja się przestraszyłam tego, że moja mama nie da mi, można powiedzieć, pieniędzy na tą szkołę, nie da mi po prostu na mieszkanie w Warszawie. Stwierdziłam, że zanim po prostu pogadam, że mamo, będę potrzebować tyle i tyle i tyle, to wtedy stchórzyłam. Bo te studia polegały chyba na tym, że to było około 2,5 tysiąca miesięcznie trzeba było płacić. Już teraz nie pamiętam, ale naprawdę holendarne pieniądze. Z 8 tysięcy chyba był kamerzysta, ale nie, chyba miesięcznie nawet. Ludzie chyba, żeby skończyć tą szkołę, to brali nie wiadomo jak duże kredyty, albo mieli bogatych rodziców. W każdym razie ten ogrom pieniędzy mnie przeraził, dlatego stwierdziłam, że pójdę na psychologię, bo jeszcze miałam rentę rodzinną, więc dosyć sporą, więc stwierdziłam, że na takie drogie studia jak psychologia, bo to są drogie studia, jeszcze mnie było stać. A na aktorskie to już tak niekoniecznie, więc przeraziłam się tylko tej kwoty, że musiałabym płacić tyle pieniędzy przez ten czas studiowania, a nic by z tego nie wyszło. Bo wiecie, że w dzisiejszych czasach to, że skończymy szkołę aktorską, wcale nie znaczy, że będziemy mieć pracę. Więc w związku z tym przeraziło mnie to, że tyle bym musiała wydać i nic by z tego nie wyszło. Dlatego zrezygnowałam się rok przed maturą, że jednak idę na studia psychologiczne. Co nie znaczy, że zostałam psychologiem, bo nie mogłam pójść do szkoły aktorskiej. Nie, 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 nie z tych rzeczy. To bycie psychologiem to też jest jedno z moich marzeń w życiu, więc je zrealizowałam. Tylko po prostu to tańsze marzenie. No i tak jak chciałam, ukończyłam studia psychologiczne i zostałam, można powiedzieć, statystą. Pomyślałam, że w tym się jakoś troszkę zrealizuję, że dzięki temu troszeczkę wejdę w ten światek, ale jak to dokładnie było, no to tak nie, może tak nie, trochę nie do końca. Więc tak, te przesłuchanie bardzo, bardzo źle mi poszło, ale wiecie co, to nie szkodzi, bo jeśli przesłuchanie źle pójdzie, no to tylko to jest tego świadkiem, że nie dadzą mnie do jakiejś takiej roli czołowej, gdzie są po prostu te plotkarskie, te takie, wiecie, seriale typu Ukryta Prawda, Trudne Sprawy i tak dalej, że nie dadzą mnie po prostu do takich ról, gdzie są po prostu dane postacie, tylko najwyżej będę wiedziała, że będę człowiekiem tłem. No i zdarzały mi się po prostu role. Jedna to taka, takiego serialu, którego totalnie nie pamiętam, co to w ogóle było, bo nawet tego nie oglądałam. Ja miałam być po prostu tylko przechodniem, który przechodzi z punktu A do punktu B, ale potem zobaczyłam nawet, jak już to wyemitowali, że nawet mnie tam nie było, że w sumie scenę ze mną wycięli, więc nie mam co o tym mówić. Inny serial to była właśnie Ukryta Prawda, gdzie zagrałam pacjentkę gabinetu ginekologicznego, bo to był odcinek, gdzie było małżeństwo wielodzietne i kobieta też była w ciąży, ale była niezwykle załamana tym, że jest znowu w ciąży, że ich nie stać, że są bardzo biedni i chciała dokonać aborcji. Mąż kiedy się o tym dowiedział, to po prostu się wściekł, też zrobił awanturę u tego ginekologa i ja miałam być pacjentką, która jest gdzieś tam w tle przy okazji, jak ona jest po prostu na wizycie, a za drugim razem, kiedy po prostu ten pan wpada do tego gabinetu i robi awanturę lekarzowi. Ja pamiętam tego aktora, bo on grał też sędzi Anna Maria Wesołowska w tym serialu, że kojarzy po prostu z twarzy, więc czy aktor, no statysta, no, że kojarzy po prostu tego gościa, że takie było, o jak fajnie, że przynajmniej jakaś znana twarz. I w każdym razie to było bardzo fajne, nie powiem wam jaki to był odcinek, bo one po prostu są kręcone po prostu na ilość. Jest ich po prostu tak dużo, że nie wiem, czy bym po prostu już znalazła ten odcinek, gdybym go szukała. Ale reżyser był ze mnie bardzo zadowolony, to znaczy bardzo mnie chwalił, mówił, że naprawdę świetnie zagrałam, że naprawdę genialnie. Było mi bardzo miło w tym momencie, no bo faktycznie się starałam zagrać jak najbardziej prawidłowo. Dla mnie to było
Bułka z masłem. To było po prostu na tej zasadzie, że wyobrażam sobie, że faktycznie idę do tej rejestracji, faktycznie idę do tego ginekologa i faktycznie ktoś wpada z awanturą, jestem po prostu przerażona. Że to się dzieje, że ten jestem pacjentką i po prostu taki wow, że i że bo normalnie byłabym zaciekawiona, więc tak po prostu tak zerkam i dla mnie to było naturalne, jeśli się reżyserowi spodobało, to się bardzo cieszę. I to dobrze wspominam. Inna rzecz, to z tego, co bardziej można powiedzieć, nawiasie słynę, to jest, gdzie zagrałam w Prawo Agaty. Tutaj mi się, można powiedzieć, rola udała, ponieważ nie można mnie pomylić z nikim innym, że jestem po prostu na tyle widoczna, na tyle na przodzie, że mnie po prostu widać i to jest dla mnie bardzo fajna pamiątka, bardzo fajna rzecz, tylko że bardzo źle wspominam samo kręcenie to. Ja do dzisiaj mogę powiedzieć, że czasami mylę się, czy ja zagrałam w jednym, czy dwóch odcinkach, ale tak naprawdę ja zagrałam w jednym odcinku, ale po prostu dni były dwa. Polegało to na tym tak, że zabierał nas autokar spod Domu Kultury, już nie pamiętam, czy to była piąta, czy godzina czwarta, ale w każdym razie po prostu bladym świtem, mieliśmy być gościami weselnymi. To był odcinek, czwarty sezon, dziesiąty odcinek czwartego sezonu, gdzie tata Agaty bierze ślub. Ja miałam być jedną z gości weselnych, więc wszyscy musieliśmy być przebrani jak na, po prostu jak na wesele, więc wiadomo, buty na obcasie, sukienka, jakiś tam płaszczyk i tak dalej, fryzura, ale fryzurę nasze się robi nam na miejscu. Jeśli znajdę te zdjęcia, to wrzucę wam tutaj, muszę je po prostu poszukać, troszkę wygrzebać. Zrobili mi naprawdę piękny kok, jeszcze wtedy miałam długie włosy, więc zrobili mi naprawdę bardzo piękny kok, mi się bardzo spodobał. I podczas kiedy jechaliśmy autokarem, to podpisywaliśmy umowę, czy umowy, bo każdy statysta musi podpisać umowę taką jednorazową na zasadzie zatrudnienia, że jestem, że statysta jest zatrudniony w tym momencie na chwilę. Musi podpisać umowę po prostu. I tam, wiecie, tam kwota i tak dalej, i swoje dane personalne, numer konta, bo to wszystko potem pieniążki przychodzą na konto. I mieliśmy też zdecydować się, czy podpisujemy jedną czy dwie umowy. To znaczy jesteśmy dzisiaj i jutro, czy tylko dzisiaj. Ja stwierdziłam, że okej, dobra, mogę być przecież dwa dni, ale powiem wam, że strasznie tego żałowałam. Kręciliśmy wtedy jeszcze to była zima, było cholernie zimno. A powtarzam, byliśmy na miejscu albo około 6 rano, albo około 7 rano byliśmy i zostaliśmy, jakby byliśmy w zboczku, bo jechaliśmy za Warszawę do takiej małej miejscowości. Byliśmy w takim domku, gdzie wszystko było otwarte, nie było ogrzewane, było zimno, więc po prostu czekaliśmy gdzieś tam, niektórzy siedzieli, niektórzy stali i czekaliśmy. I uwaga, weszliśmy dopiero około godziny 15. Więc wyobraźcie sobie, jak ja już byłam zziębnięta, jak byłam, nie będę przebierać słowa, byłam wkurwiona totalnie i naprawdę mówiłam, że nie mają po prostu dla nas szacunku, a to jest po prostu brak szacunku. Ja rozumiem, że oni pracują, ale to jest brak szacunku dla nas, żeby nas zwalać tak wcześnie rano, żebyśmy byli po prostu przez cały dzień tego kręcenia, żebyśmy byli gotowi w każdej chwili na to, że wejdziemy, bo w zależności jak oni się wyrobią, żebyśmy w każdej chwili byli gotowi. Aktorzy przyjeżdżają tylko w te momenty, w które faktycznie mają wejść. My musimy czekać od początku do końca kręcenia. Więc traktowali nas nawet nie jak bydło, tylko po prostu jak ścierwo, powiem wam, najzwyczajniej w świecie. Bo tak jak mówię, aktorów to się szanowało. Oni przyjeżdżali wtedy, kiedy że za chwilę mieli faktycznie wejść i nagrać. A potem jak już nie, no to już potem odjeżdżali. A my musieliśmy być właśnie przez calutki dzień, od samego początku do samego końca kręcenia tego dnia. I byliśmy przed kościołem, było kilka dubli. Ja tutaj mogę, można powiedzieć, mam taką pamiątkę, bo stałam praktycznie na samym przedzie, więc jak zobaczycie, gdybyście zobaczyli ten odcinek, to wiadomo, to mnie widać po prostu, wiadomo, że jestem. W pewnym momencie Agnieszka Dygant podchodzi do naszej grupki i pyta się, czy wiemy, kto to jest ten ktoś, kto się tam chce skoczyć z tego kościoła i ja praktycznie jestem obok, więc to jest takie fajne. Mam taką, można powiedzieć, taką pamiątkę, ale no, taka pamiątka mi wystarczy. Szkoda, że podpisałam umowę na ten drugi dzień. Ja się w sumie nie dziwię, że dawali umowy, jak jechaliśmy, żeby podpisać, bo założę się, że ja nie, że mnóstwo z tych osób, które, tak jak ja, podpisały umowę na dwa dni, podpisałoby ją faktycznie, żeby stwierdzili, większość by stwierdziła, że ja już nie chcę.
Nie wiem, czy ktokolwiek by został, dlatego ja się w sumie nie dziwię i też bym taki chwyt zastosowała, że jeszcze nie wiecie, z czym to się, jak to będzie wyglądać, ale już podpiszcie umowę, już w tym momencie się zdecydujcie, bo potem już nie będzie odwrotu. A kiedy faktycznie zobaczyliśmy, jak nas traktują, jak jest nam mega, mega zimno, jesteśmy po prostu, wiecie, w strojach weselnych, jesteśmy cały czas na dworzu, też pod koniec żeśmy nagrali scenę w kościele, że faktycznie ten ślub jest. Wyjechaliśmy, nie wiem, która to była godzina, może 23, więc praktycznie no cały dzień od bladego świtu, kurde, kiedy już było bardzo ciemno, bardzo czarno, wróciłam, to po prostu ja już najlepiej bym chciała po prostu runąć tak, jak jestem, już nawet się nie malować, czyli nie zmywać makijażu, nic, tylko po prostu runąć, ale no tylko rzuciłam, rozebrałam się, leżało chyba na podłodze, czy gdzieś tam na kanapie. Się rzuciłam, po prostu szybko zmyć i po prostu szybko spać, bo dosłownie mieliśmy bardzo mało czasu, żeby faktycznie zasnąć, bo rozumiecie, że jak byliśmy tak bardzo zmarznięci, ja już jechałam w tym autokarze, to już po prostu tak waliło ze mnie ogniem, tak byłam wkurzona, że jak chodziła po prostu babeczka, która była jakby kierownikiem statystów tej naszej grupy, to ja myślałam, że ja ją rozniosę, naprawdę, już czasami po prostu waliłam po prostu jakimiś takimi tekstami, że ja myślałam po prostu, że ja zabiję tę kobietę, bo naprawdę najbardziej mnie, po pierwsze, denerwowało mnie to niesamowicie, jak nas potraktowali, że musieliśmy być gotowi od samego początku do samego końca, jeszcze nie zadbali o to, żeby nas umieścić w jakimś pomieszczeniu, w którym jest ciepło, żadnego ogrzewania, nic, więc ja po prostu się zastanawiałam, czy ja po prostu wyjdę z tego ze zwykłym przeziębieniem, czy z zapaleniem płuc. Już po prostu już sobie kalkulowałam, że będę musiała tutaj zrobić sobie wolne z uczelni, bo jeszcze wtedy studiowałam, i wolne na przykład z Waneko, żeby po prostu się kurować i ciekawe, jak długo będę się kurować. I jeszcze ta świadomość, że następnego dnia będzie to samo, też przyjeżdżam, to jest... Tyle, o ile było troszeczkę lepiej, to, że to było już na weselu, na sali po prostu weselnej, więc było trochę cieplej, ale wcale nie było jakoś tak fajnie, po prostu już też miałam wtedy dosyć, już miałam... Nie miałam ochoty, więc okej, byłam tym gościem, odbębniło się, zobaczyło się tych aktorów, można było pogadać z ludźmi i po prostu już nie chcę nigdy tego powtarzać i ja tylko mówiłam, jak gadałam tam z dziewczynami, że wiecie co, jeśli znowu mnie, powiedzmy, zaproszą do prawa Agaty, nigdy, po prostu nigdy, ja oglądałam ten serial, to był dla mnie serial, który ja bardzo lubiłam oglądać, więc byłam, można powiedzieć, widzem, więc tym bardziej było mi fajnie w czymś takim zagrać, ale od tamtego momentu, jak w tym zagrałam, ja już tego więcej nie oglądałam. Naprawdę mnie to tak zraziło, że nie mogłam po prostu patrzeć na tę produkcję. Dopiero chyba po paru miesiącach się przemogłam i obejrzałam tam, gdzie skończyłam, do momentu po prostu do końca, żeby to obejrzeć. Ale naprawdę długo mi zajęło, żeby się przemóc, bo się tak totalnie zraziłam, że po prostu serial dla mnie już po prostu był spalony w tym momencie. Rozmawiałam też czasami z innymi ludźmi, były osoby, które byli statystami też świeżo, tak jak ja, albo już dłużej, tak jak ja. Też opowiadali mi po prostu niektóre takie smaczki, na przykład taki starszy pan, który ma, powiedzmy, czas, on zagrał w Sędzianie Marii Wesołowskiej, tylko on opowiadał, jak to wygląda, że zdjęcia trwają cały tydzień, z samą Wesołowską to są dzień, góra dwa, gdzie nagrywa się tylko i wyłącznie sceny z nią, gdzie po prostu są, a potem nagrywa się całą resztę do końca tygodnia. I praktycznie przez tydzień mamy klepanie tekstu i miliony po prostu dubli. Tydzień wyjęty z życia. Jeden odcinek. A wiecie w ogóle ile, nie wiem jak teraz jest, ale wiecie ile płacili? Ja za prawo Agaty dostałam 50 zł za dzień. Za cały kuźwa dzień! Za Wesołowską dostałeś 150 zł, ale to jest praca całodniowa praca po prostu przez cały tydzień. Za ukrytą prawdę chyba 36 z groszami, jakoś tak, już teraz nie pamiętam. Tam było faktycznie mało i chyba
Byłam góra może ze 3 godziny na planie. Wiecie co, i po tej historii właśnie z prawą Agaty stwierdziłam, że nigdy więcej, że okej, fajnie jest wystąpić w telewizji, ale naprawdę statystów się nie szanuje, wykorzystuje, no bo chodzi o to, że każda osoba, która wystąpi w telewizji, musi być zatrudniona, chociaż na ten jeden moment. Jak kręciliśmy tam w jakimś innym serialu, to trzeba było pilnować, żeby była goła ulica, jeśli ktoś przejechał, to trzeba było zrobić dubel, bo nie wolno było mieć tego w kadrze. W tle są tylko i wyłącznie statyści, nie ma w ogóle żadnych innych przypadkowych przechodniów. Każda osoba, która pojawi się na momencik w telewizji, musi być statystą albo aktorem, musi zostać zatrudniona, musi podpisać umowę. Dlatego to nie jest tak, że reportaże, okej, okay, gdzieś tam jest reportaż jakiejś tam akcji, jakiejś tam konferencji, czy jakiegoś tam targowiska, to okej, okay, ale jeśli chodzi o seriale, filmy, to nie. Każda osoba, każda najmniejsza osoba, nawet taką osobę, która widać gdzieś tam z daleka, nawet na dachu czy coś, każda osoba musi mieć podpisaną umowę z telewizją. I każda taka osoba jest albo aktorem, albo statystą. Aktorzy nawet nie wiedzą, ile statyści zarabiają, jeśli można powiedzieć w ogóle. Podobno jak ten pan powiedział kiedyś jednemu aktorowi, ile oni dostają za bycie statystami i co oni w ogóle robią, to się po prostu przeżegnał i stwierdził, że otworzy portfel i zaraz mu da jakieś pieniądze, bo tak mu było żal. Bo aktor, mówię, aktor gra tylko od tego momentu do tego, w którym jest potrzebny, a statysta jest w gotowości czeka. On albo jest gdzieś tam z boku i musi po prostu być cały czas w gotowości, a dostaje się pieniądze. Tak naprawdę chodzi o te pieniądze tylko tyle, żeby była umowa i żeby był jakikolwiek zarobek, więc najmniejszy zarobek, żeby tylko po prostu istniał, żeby na papierze był ten zarobek. O to tak naprawdę chodzi. Jeszcze mogłabym to zrozumieć, żeby po prostu było to legalnie, więc jest umowa, jest zarobek. I żeby dla takiej osoby było naprawdę fajnie po prostu sobie pograć, że nie ma problemu. Ale w tym momencie, jak oni traktują statystów, to jest po prostu przeżegnać się można. Bo naprawdę, wiecie co, żeby być statystą, to trzeba mieć bardzo dużo wolnego czasu. To nie jest tak, że chodzić do pracy i na przykład, jeśli kameruje się, powiedzmy, dajmy na to, pracujecie do godziny 16. Program jest kręcony o godzinie 18, to wy i tak musicie być te ponad godzinę wcześniej czy coś, więc albo od razu z pracy musicie jechać, albo nawet jeszcze zwolnić się chwilę przed i po prostu przyjechać po prostu wcześniej, bo musicie być wcześniej w pogotowiu. To nie jest tak, że od razu przyjedziecie i od razu coś robicie. Nie, jest po prostu czekanie. Więc statysta musi najlepiej być studentem, uczniem, emerytem, cokolwiek. W każdym razie, jeśli jest coś takiego dłuższego, to oni potrzebują ludzi na całe dnie, na cały dzień danego, więc jeśli im pracujecie albo coś, musicie wziąć w tym momencie urlop, jeśli chcecie wziąć w tym udział. I na pewno nie jest to coś, co można robić stale, cały czas, bo po prostu najzwyczajniej, no, nie macie tyle czasu, bo trzeba jednak zarabiać pieniądze, a statystowanie jest zabawą. Mówię, wszystko byłoby okej, gdyby nas tak po prostu nie traktowali, że zamiast przyjechać faktycznie po południu, bo mówię, myśmy przyjechali, nie wiem, około 7 rano, weszliśmy na plan dopiero o 15, to jest po prostu, już to jest brak szacunku dla nas, a dwa, jeszcze zmarliśmy. Ja po prostu byłam tak wyziębiona, że ja myślałam, że ja kogoś zabiję naprawdę, byłam tak po prostu wściekła, bo jeśli ja jestem zmarznięta, jest mi bardzo zimno, to po prostu bez kija nie podchodź, ja jestem po prostu najzwyczajniej wściekła. A jeszcze wyobraźcie sobie, że macie buty na obcasie, jesteście w kiecce, więc nie jesteście w wygodnych ciuchach, więc to w ogóle potęguje wściekłość. Stwierdziłam, że nigdy więcej, że odchodzę, że jak będą dzwonić, będę odmawiać. A i tak w sumie się dobrze złożyło, bo potem po paru miesiącach wróciłam do Gdańska i jak już potem już ktoś do mnie zadzwonił z zapytaniem o ten, ja powiedziałam, że nie, że wie pani co, ja w ogóle wyprowadziłam się z Warszawy, już jestem w Gdańsku, więc bym prosiła o skreślenie mnie z kartoteki statystów. Powiedziała, okej, okay, nie ma sprawy. Ale gdyby nie to, to i tak bym po prostu odmówiła już więcej. W prawie Agaty już nigdy więcej. W ukrytej prawdzie jeszcze była szansa, ponieważ no jeszcze jako tako dało radę, żebym nie czekała nie wiadomo jak dużo czasu i też nie potrzebowali od rana do wieczora. A w innych to nawet nie wiem, po prostu nie wiem, musiałabym spróbować, ale tak się, taka była, można powiedzieć, moja kariera statysty, tak się zakończyła, że ja powiedziałam w tym momencie stop, że ja nie będę brała w tym udziału. Dla mnie można powiedzieć, mój własny komfort i to, jak ja się czuję ze sobą i tak dalej, jest dla mnie ważniejsze. Dla mnie to wszystko nie było po prostu tego warte. Dlatego
Ja osobiście do testowania nie polecam. Jak chcecie, to jak najbardziej, bardzo chętnie. Na chwilę to jest fajne, żeby... Znaczy, powiem tak, jako na chwilę okej, okay, no żeby się przekonać, jak to jest, żeby mieć jakąś pamiątkę, jest w porządku, ale na dłuższą metę nie polecam. I taka była moja historia bycia statystą w filmie. Jak mówię, chcecie, to sobie spróbujcie, ale dla mnie to po prostu ponad po prostu siły. Statystów nie szanują, po prostu w jaki sposób traktują. Ja po prostu nie mam na to wewnętrznej zgody. Słuchajcie, taka jest moja historia, jak to było, kiedy ja statystowałam w filmie. Było to parę lat temu. Sądzę, że już teraz mogę o tym powiedzieć, szczególnie, że jest bardzo dużo już filmów, gdzie ludzie opowiadają o tym, jak byli, czy byli statystami, czy wystąpili w jakimś programie typu Mam Talent, czy Top Model i tak dalej, więc dlaczego ja mam tego nie nagrać, bo też się zastanawiałam w ogóle, czy mogę. Ale no, nie powiedziałam nic takiego, żadnych takich tajemnic w telewizji, tylko moje osobiste odczucia, jak to było, jak ja się czułam. I czy ogólnie, czy polecam. Więc obejrzeli to osoby, których ten temat po prostu najzwyczajniej interesuje. To w takim razie dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli macie ochotę, żebym o czymś jeszcze innym opowiedziała, to dajcie mi znać w komentarzu, a ja wtedy, nie wiem, zastanowię się. Pa, do zobaczenia.